Galarze Wiślanym rozpoczęła się właśnie Wiślana Ekspedycja Etnograficzna. Kilkadziesiąt minut temu wyszliśmy z Państwowego Muzeum Etnograficznego przy ulicy Kredytowej 1, przeszliśmy do Portu Czerniakowskiego i w tej chwili, jak z pewnością widzicie, jesteśmy na Wiśle. Przez najbliższe kilka dni będziemy płynąć i wędrować wzdłuż tej rzeki, aż dotrzemy do Płocka. Czemu podróż? Podstawa w ogóle bytu etnografa. Wyszliśmy, wędrujemy i będziemy wędrować. A po co? Wszyscy się przez cały czas zastanawiają. Podróżowanie, gdzie nie wiemy, gdzie dojdziemy, bo to o to chodzi, tu mamy plan. Podróżowanie inne to turystyka. Możemy płynąć, możemy wędrować, możemy na rowerze, jak chcemy. Podróżowanie to też zastanawianie się nad tym, kim ja jestem w tej podróży. O tym też możemy bardzo głęboko rozmyślać. No plus zadawanie pytań innym. Podróż to spotkanie. I to jest chyba ta najistotniejsza część etnograficznej podróży, którą może przebyć każdy. Spotkaliśmy dzisiaj ssaka, na którego bardzo czekamy, czyli bobra, ale to pewnie dlatego, że on ma przede wszystkim nocny tryb życia. Jego nocny tryb życia tak naprawdę jest wynikiem działalności człowieka. Nie było ich już tu nad Wisłą. Obserwowano ostatnie bobry w połowie XIX wieku. Zostały po prostu wytępione. Mam nadzieję, będziemy na nie patrzeć coraz bardziej łaskawym okiem i tak jak wspominaliśmy, jak olędrzy, z których śladami ciągle się spotykamy, będziemy patrzeć na tą naturę bardziej w taki sposób, jak moglibyśmy z nią współpracować i jak moglibyśmy skorzystać na jej działalności, a nie walczyć i konkurować. Krzyżów na trasie naszej wędrówki wiślanej. Jak jest wypisane na tabliczce, krzyż pochodzi z roku 1905. To jest krzyż podwójną poziomą belką. Najprawdopodobniej tak zwana karawaka, stawiana na okoliczność zarazy, czyli morowego powietrza. Przypuszczalnie ten krzyż powstał właśnie z takiego powodu. Bóg
budynek do 75 roku funkcjonował jako oddział szkoły powszechnej w Świniarach. W tej części była to zawsze jednopomieszczeniowa sala lekcyjna. Druga część obiektu po prawej stronie od wejścia była mieszkaniem nauczyciela. Przed wojną był to wspomniany już przeze mnie kantor. A po wojnie uczyły cztery kolejno zmieniające się panie nauczycielki. Ostatnia, do niedawna żyjąca, pani Kazimiera Powałka zapisała właśnie swoją ręką temat na tablicy. Pierwsi osadnicy holenderscy przybyli na ziemię polskie w wieku XVI. Dopiero 100 lat później znaleźli się nad środkowym fragmentem Wisły, czyli na Mazowszu. Byli to uciekinierzy przed prześladowaniami religijnymi wyznania menonickiego, ewangelicy. Holendrzy są to ludzie, którzy posiedli technologię osuszania podmokłych terenów, którzy potrafili te tereny meliorować, a zatem jeżeli ktoś miał wiedzę i posiadł technologię, to również działał na prawie holenderskim. Dotarliśmy do Dobrzykowa, gdzie napotkaliśmy tak zwanego Nepomuka, czyli drewnianą rzeźbę świętego Jana Nepomucena. Można go poznać po tym, że krzyż, który trzyma, jest wyrazem jego profesji, jest to patron dobrej spowiedzi, ale tutaj prawdopodobnie znalazł się dlatego, że jesteśmy ciągle w pobliżu Wisły, a jest to również patron, który chronił przed powodziami i podtopieniami. To już koniec. Koniec Wiślanej ekspedycji etnograficznej. Dotarliśmy właśnie do Płocka. Jesteśmy przed Spichlerzem, gdzie mieści się oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku.